Łyk życia to jest przede wszystkim to, czym powinien żyć każdy zdrowy psychicznie człowiek na tym świecie, ponieważ życie jest po to dane, wiadomo, ono ma swoje problemy, ma swoje słabsze momenty i gorsze momenty i nawet jako, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości, chyba potrzebujemy czasem takich gorszych momentów, żeby tym bardziej docenić te lepsze, kiedy się nadarzą. Natomiast chodzi o to, żeby w każdej sytuacji życiowej być człowiekiem, który jednak jest optymistą. Żyje w pełni inspiracjami. Tak, i to nie chodzi o takie... Wyciąga z życia same pozytywne aspekty, dokładnie. A dzięki negatywnym sytuacjom, które zdarzają się w życiu, jest mocniejszy i idzie przez życie twardo. Poza tym w sytuacji, kiedy jednak życie jest bardzo często spychane na drugi plan i kiedy się życie wycenia i czasami niestety mamy do czynienia z dwoma frontami, albo jakaś złość do życia i nie wiem, ktoś się na to życie obraża i robi sobie krzywdę, albo życie potraktowane w bardzo płytkich kategoriach. Wszystko jest dzisiaj, mamy plastikowe, wszystko mamy dzisiaj instant i to się sprowadza ze świata marketingu też do życia takiego normalnego. Natomiast my, sam fakt przez robienie czegoś, jakieś realizowanie jakiejś swojej pasji, jakichś swoich marzeń, zbliżamy się do osoby, mówię tu z pełną świadomością, nie do jakiejś energii, jakiegoś bytu, tylko do osoby, która nam dała te talenty. I to, że tutaj jesteśmy, niewątpliwie jest związane z pewnym naszym wyznaniem i z tym, że nie, ja osobiście nie wstydzę się swojej wiary i uważam, że chrześcijaństwo jest najbardziej energiczną, dynamiczną i pogodną religią bardziej piękną na ziemi, jeśli się ją dobrze zrozumie. I wiadomo, że tutaj nie kwestionujemy kwestii ofiarności i tego, że nie zawsze mamy być tylko nastawieni na to, żeby było fajnie, radośnie i pogodnie, bo życie jest różne i tak jak mówię, w każdej sytuacji musimy umieć się znaleźć. Ale generalnie, jeśli ktoś naprawdę wierzy i wierzy w to, że Bóg jest miłością, to żyje po prostu właśnie tą pełnią życia. I to jest ten łyk życia, którym jak najbardziej chcemy się zachłystywać na co dzień. Mhm. A dlaczego tutaj przybyliście? Przybyliśmy na zaproszenie księdza Grzesia Ogorzałka, który, myślę, że kontakt jakoś złapaliśmy przez to, że ksiądz Grzegorz pracował w parafii w Kraśniku, a ja stamtąd się wywodzę, więc kontaktował się ze mną. Że jest taka akcja, czy byśmy chcieli w czymś takim wystąpić. Rozmowa, się od razu spodobało. Tak, rozmowa była bardzo krótka. Wystąpicie, tak wystąpimy i tyle. Także sprawa jest mega prozaiczna. Przede wszystkim jesteśmy tutaj, żeby się podzielić swoją pasją, którą dostaliśmy właśnie z góry. I wydaje mi się, że każdy bez wyjątku jest obdarowany jakimś talentem. I to może być nawet zbieranie znaczków pocztowych, ale jednak zawsze to jest talent. I pewnego rodzaju dar, natchnienie i trzeba to wykorzystać w życiu. Jeżeli tego się nie wykorzysta, dla Boga jest to grzech, wiadomo. Zwłaszcza, że woda, to co powiedzieliśmy też w naszym klipie takim naszym tutaj zaproszeniowym, wiadomo, woda ma bardzo wiele takich znaczeń symbolicznych. Woda jest w ogóle w takiej jej pierwotnej, najbardziej rozumienie dosłowne, to jest niezbędna do życia. Tak? Tego gołębia, czyli symbol Ducha Świętego, który właśnie przyjmuje kształt z tej wody, jest dla nas bardzo oczywisty. Duch Święty jest źródłem natchnienia. Tak? Mówimy, że to jest właśnie ta osoba Boża, która daje tego kopniaka, żeby robić coś pozytywnego, żeby nie siedzieć, nie przegrywać swojego życia, nie pozwalać, żeby to życie nam leciało między palcami, ale jeśli człowiek czuje, że ma coś dobrego, co może robić, czym się może podzielić, to po prostu to robi. I chodzi o to, żeby też nie zamykać się w sobie, nie robić tego dla jakichś takich próżnych pobudek. Chociaż rzeczywiście byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że nie mamy z tego frajdy, nie mamy z tego satysfakcji, że to jest jakaś tylko wielka misja. Bo przede wszystkim, mówiąc bardzo szczerze, sprawia nam to ogromną przyjemność. Mamy z tego mnóstwo fanu, mamy z tego mnóstwo przyjemności, satysfakcji, ale jeśli tym bardziej na takiej imprezie możemy się tym podzielić, jeśli na przykład przychodzą do nas dzieciaki i ludzie, którzy dostają łyk tej zajawki, tego bakcyla i ten wirus. Tak, i to ich pochłania, to właśnie to fajnie działa. To działa na zasadzie takiego właśnie przekazywania tej takiej dobrej iskierki. To jest ogromna satysfakcja, że my będąc tancerzami mamy również gdzieś tam swoich podopiecznych, których obserwujemy i którzy też mają tą motywację, że wstają, że nie marnotrawią swojego czasu, ale idą powiedzmy na ten trening. To wszystko fajnie wygląda jako efekt końcowy, natomiast jest bardzo dużo pracy i ci, którzy się zajmują jakimkolwiek czy sportem, czy sztuką, to wiedzą, ile to wymaga samozaparcia, ile to wymaga cierpliwości, żeby stworzyć fajny efekt. Tutaj akurat ostatnio, chcąc być jakiś taki też wewnętrznie przygotowany do tego, spędziłem troszkę czasu na czytaniu
listu Jana Pawła właśnie do artystów i tam bardzo dużo jest takich rzeczy, które, no, które też dały mi no, takiego trochę potwierdzenia tego, co tak naprawdę w moim sercu i w mojej głowie jest od dawna, ale to tym bardziej dajesz takiego fajnego kopniaka. To jest ta świadomość, że robimy coś fajnego, no i że dzięki temu, że robimy może taką prostą rzecz jak tańczenie, bo ani tym nie zbawiamy świata, ani, no, ani tym świata nie nakarmimy, prawda, bo są rzeczy potrzebniejsze w życiu i zawody potrzebniejsze. Natomiast my wydawałoby się tylko tańczymy, no ale no to, że mamy kulturę, to, że mamy sztukę, no to nas definiuje jako ludzi, no tym się różnimy, że mamy tu również te potrzeby duchowe i musimy je realizować. Fajnie jest zrobić coś fajnego i wiedzieć przy okazji, może to być dobre. No.